Cześć wam wszystkim. Jest dzisiaj poniedziałek. Świeżo po Master Trucku. Myślałem, że już dzisiaj mi się uda i nie pojadę w trasę, ale niestety stało się tak jak myślałem, no i muszę lecieć w trasę. Jeszcze moja głowa jest jeszcze tam w Opolu na Master Trucku, bo naprawdę było bardzo fajnie i nie mogę praktycznie przestać o tym myśleć. I słuchajcie, no i co następuje? No dzisiaj godzina 16, dzwoni do mnie właśnie firma Maciek. Posłuchaj, no. Rano dzwonili, mówili, że słuchaj, nie ma ładunku jeszcze, ale chcecie gdzieś tam wysłać. I bądź pod telefonem. No i byłem pod telefonem, łudziłem się, że zostanę w domu, ale niestety no musiałem już jechać. Takim sposobem przyjechałem do Gdańska, do portu elewator numer 2 i jestem już załadowany, jest godzina 18.12. Tutaj słuchajcie, na beczkach mamy ten problem, że tutaj na przykład, jak na przykład tutaj ładujemy z magazynu towar i na tym magazynie wrzuca ładowarką do takiego lejka i sypuje się po tym lejku do beczki. To się tak strasznie kurzy, że w tym magazynie nie ma jak oddychać, nie ma żadnej wentylacji. To jest, słuchajcie, jeden załadunek i kabina jest do mycia. Kabina jest do mycia, jest do sprzątania. Ja też jestem do mycia i do ogarnięcia, bo wychodzę stamtąd jak młynarz dosłownie. Jestem już załadowany, lecę sobie koło Łodzi. Jeszcze nie patrzałem, gdzie to jest, ale lecę sobie koło Łodzi. Także tak, zaczynam swoją trasę po Master Trucku i mówię, jeszcze jestem myślami właśnie w Opolu, kurczę, i nie mogę przestać o tym myśleć, co tam było, a było zajebiście i na pewno postaram się za rok was tam odwiedzić po raz kolejny i pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam całą firmę Polmark, z którymi tam byłem, i pozdrawiam wszystkich internetowych trackerów i pozdrawiam was, którzy tam byliście. No i pozdrawiam również tych, którzy tam niestety nie mogli dotrzeć. Ja pomimo tych, ja pierdolę, wieczorem muszę tu sprzątać, przedmuchałem kabinę, no nie da rady, bez mycia nie da rady. Dobra, słuchajcie, ja lecę, muszę uciekać, spojrzeć jeszcze w mapę i lecę. Także zobaczymy się pewnie wieczorem. I pędzę sobie autostradką, tam się trochę nie chce jechać do tego, tylko tak, no tak 8 dych jadę, no jak zapomnę pedał wcisnąć, to tam troszkę mi... To i 70 nawet jadę, nie? Tak mi się fajnie udało, bo kurczę, wyjechałem z tego portu, załadowałem się, nie? To widzieliście, że żeśmy rozmawiali. Patrzę na zegarek, jest 18.30, a Kamila, moja narzeczona, kończy 18.30, a ja jadąc do portu przyjeżdżałem koło pracy. No i udało mi się ją zabrać z pracy, jeszcze ją podrzuciłem do domu, także jeszcze te 15 minut z nią spędziłem i tam skrótami poleciałem do obwodnicy i tak lecę tą jedyneczką teraz sobie. Tutaj do Łodzi to ja mam fajną traskę, bo już tam zobaczyłem, gdzie mam, tam jadę koło Łask, Widawa, tam koło Widawy do jakiejś wioseczki. I polecę sobie przez Łódź, a w związku z tym do Łodzi mam bardzo fajną traskę, ponieważ tutaj w Gdańsku ładowałem, od razu wyskoczyłem sobie na obwodnicę. Z obwodnicy, która jest zresztą dwupasmowa, wpadłem na autostradkę, co prawda płatną, no ale to nie ja za to płacę. I tą autostradką sobie cisnę aż do samego Torunia. Mam jeszcze 75 km do Torunia. No. A jestem na kilometrze 75, także od bramek pojechałem już 75 km. Jeszcze 75 mi zostaje, czyli te 150 km autostradką to jest naprawdę fajny wynik tutaj jak na Polskę. No i później tu w Toruniu tylko lecę do Włocławka, to tam będzie około 50 km i około 40 km za Włocławkiem przez do Kowala. I teraz znowu wpadam na autostradkę i ciągnę do Strykowa autostradką. Także od nas z Gdańska, jak się jedzie do Łodzi, no to
cały czas jest autostrada, praktycznie za wyjątkiem jakichś, no, 120 km. No, nie, no, 100, no, coś, 110-120 km nie jedzie się autostradą, jedzie się krajówką, a tak to można lecieć sobie autostradą. Także jeśli jadę w tamte tereny, to naprawdę, naprawdę jedzie się przyjemnie. Tym bardziej, że teraz jest późna pora, bo jest godzina już 20:26. To Włocławek będę przelatywał praktycznie bez korku, bo tam w dzień wjechać. Ostatnio tam jechałem, na weekend zjeżdżałem do domu. To, o, merawka pojechała taką jak ja mam, okularek. Tylko, że mam trochę lepszy kolor. Co mówiłem? Aha, leciałem na weekend do domu przez Włocławek, to postałem 1,5 godziny od początku do końca Włocławek, żeby przejechać. Ja już dzisiaj tam będę nocą, spokojnie sobie przelecę i jeszcze nocą przelecę sobie Łódź. Także naprawdę, naprawdę będę do przodu z czasem. Dobra, lecę i co, później stanę gdzieś na pauzę. Jeszcze wam tylko coś na chwilę pokażę. Patrzcie, jaki w lusterku mogę podziwiać zachód słońca. Nie wiem, jak to pokazać, żeby ostrość złapać. W lusterku zachód słońca. Tam jeszcze słoneczko świeci, też praktycznie nie. A tam piękny zachód słońca. Siema, witam was w kolejnym dniu. Jak widzieliście, taki był mały urywek, udało mi się nagrać, jak mnie wyciągali tutaj z tego. Tutaj takie są silosy, ja pod nimi dmuchałem i tam tą stroną, jak tam niebieska taka naczepa przyczepa stoi, to tamtędy wjeżdżałem i tu zajechałem. Tu są ładne krówki. Tutaj waga jest zaraz. Zważyłem się, no i mówię, gdzie tu podjechać, pod te silosy. Chłopaki mówią, tam wszyscy cofają. To mówię, spoko, nie? Ale tutaj taki jest teren strasznie nierówny. Mówię, ja tu nie podniosę beczki, nie? No ale nic, dobra. Na początku najpierw przycofnąć. Cofam. Cofnąłem z drogi. No tutaj w ten teren, o tutaj. Zestaw, wpadł. Usiadłem, koniec. Ani w przód, ani w tył, zakopałem się. Przyjechali, wyciągnęli mnie stamtąd. Przyleciał Gostek. Nie, mówiłem panu, tutaj jest miękko. Obok tutaj pan musi cofnąć. No dobra. Wyciągnęli mnie, cofam. Zestaw usiadł. No i przyjechali. A tutaj później już był trochę problem z wyciągnięciem. Bo też naczepa wpadła. Zakopała się naczepa. I nie można było mnie wyciągnąć, bo musiałem się wyciągnąć ze skosa. Naczepa klinowała, więc takim manitu mnie wyciągał, nie dawał rady. Ja tam trochę mu pomagałem, no i poszło. W końcu się odwróciłem i stamtąd, zamiast cofać tutaj pod te silosy, zarąbałem przodem i tutaj ustawiłem się pod tymi silosami. Strasznie nierówno, ale tam podpierałem beczkę jakimiś głazami. Oparłem na łapach przód i tył, czyli łapy z tyłu za silosem i łapy od naczepy jeszcze opuściłem, żeby bardziej wypoziomować ciągnik. No i powoli poszło. Teraz już zamiotłem beczkę. Tutaj sobie, jak tutaj są te krówki, sobie cofnąłem na płytę gnojową taką. Pozwolili mi tutaj cofnąć, więc otworzyłem beczkę i zamiotłem. No jak tutaj na wsi, jak na gospodarstwach, mam pełno much w kabinie. Ale jeszcze muszę... Chodźcie, jeszcze właśnie a propos. Muszę odczepić, zaczep do holowania. A tutaj przyczepiłem zaczep do holowania. Muszę go jeszcze odczepić. Dobra, to ja go odczepiam i zaraz lecimy na Płock. Dobra, wszystko mamy i wyjeżdżamy stąd. Lecimy do Płocka ładować jakieś fosforany. Zobaczymy, co to będzie. Jak to będzie. Także tak, kuźwa, tu trochę sprzęt zajeździłem, ale mam nadzieję, że tu w zimę nie przyjadę. Bo w zimę to, Gostek mówił, że w zimę tutaj jeżdżą, ale przywożą im, ale w zimę to musi być, kurde, porażka. Dobra, lecimy sobie teraz spokojnie na Płock. Jakieś 4,5 godziny luty. No to właśnie tutaj jestem
już z Gierz mijam od Łodzi tutaj i słuchajcie, jak wyjechałem właśnie z tego PGR-u całego tam, to okazało się, że ciężarówka strasznie szarpie przy ruszaniu i szarpie przy zmianie biegu. I myślałem już, że kurczę, będzie jakaś lipa. I dzwoniłem do szefa, no szef mówi, trudno, zadzwoni do specjalisty. Chcieliśmy, że sprzęgło padło, tak to się początkowo wydawało, ale zadzwonił do specjalisty, powiedział Gostek, że siłownik sprzęgła. Jak mogłem, jak się zakopałem, to mogłem uszkodzić ten siłownik sprzęgła. I mówię, ja pierdzie, to już w tym tygodniu to już sobie raczej nie pojeżdżę, no bo trzeba będzie przyjechać tylko do Gdańska, wrzucić na warsztat furmankę, no i robić. No ale okazuje się, że w Konstantynowie Łódzkim już zaczęła maszyna normalnie pracować, także mam nadzieję, że do końca tygodnia dojeżdżę, bo przez Master Trucka, tygodniu co był Master Track, zrobiłem tylko 1500 km, bo chciałem się przyszykować na Master Tracka jakoś, żeby normalnie tam dotrzeć do Was. I wcześniejszy tydzień też miałem taki zdupy, bo też tam miałem troszeczkę spraw swoich do pozałatwiania, także w tym miesiącu trochę lipnie zarobiłem, no, znaczy jak na razie, do tej pory. Tak, no, mam nadzieję, że w granicach około 2, 4, 7, 7 tysięcy wyjdę, to nie będzie taka zła pensja. Mam jeszcze 25 km do Łęczycy i zaraz walę na płot, tylko jeszcze coś chciałem zjeść po drodze, może tu jakiś bar szybkiej obsługi będzie, kurczę, także może uda mi się jeszcze coś zjeść, no bo to już jest ta godzina 17.25, no to już by wypadało zjeść obiad. Dzisiaj prawie nic nie jadłem, kurde, przez te kopanie się tam i przez ten PGR cały. Nie mówię tutaj, że PGR obraźliwy, bo to no były PGR, teraz jest gospodarstwo rolne, można powiedzieć. Dobrze, więc lecimy dalej, panie i panowie. Tutaj patrzcie, jak tramwajem zapierdziela. Tu właśnie jest w Łodzi, to fajne, znaczy w okolice Łodzi są fajne, bo tutaj wzdłuż drogi jak pociąg zapierdziela tramwaj. No, a my lecimy tutaj właśnie od Zwierza. O kurde, tu był jakiś bar. Oj, kurde, nie myślałem, że się nie zmieszczę, a tutaj normalnie, kurczę, ciężarówki. Stały. Dobra, może coś po drodze znajdę. Stoję już tutaj pod zasypem w Płocku. I kurczę, tutaj jest fajnie przyjeżdżać, bo to lubię popatrzeć sobie na te stateczki tutaj. Tutaj dzisiaj coś małe jest. Znaczy lubię przyjeżdżać. Ostatni raz byłem tutaj 3 lata temu. O, i oto ja. Tutaj sobie pływają, no teraz jakiś, nie wiem, słaby sezon jest, bo tutaj pamiętam, jak byłem 3 lata temu, to było obstawione tutaj dookoła łódkami, ludzie ryby łowili, a kiedyś to lepiej wyglądało. Tak się napaliłem, że tu przyjadę, sobie popatrzę, fajnie będzie. Sprzęt zaczął już normalnie pracować, odbiło mu się. Czas rozprostować trochę kości. Czekajcie, bo tu wisi reklama na ścianie. Nie chcę jej załapać, żeby nie było później. Kameruję jakieś tutaj firmy. No i sypiemy. Na razie pierwszą dziurę sypiemy. A później będziemy sypać jeszcze jedną. Tylko ten towar sypiemy w dwie dziury. To są fosforany, to się strasznie ciężko dmucha. No to miadę z tym takiej firmy do Pruszcza Gdańskiego. Strasznie się ciężko dmucha, bo to ten towar podczas wyładunku lubi stanąć. Ale mam nadzieję, że... No i dmucha się go około 2 godziny, bo on jest taki lepki. Są fosforany. A tutaj Płock. Właściwie z dala od Płocka to jest. Oj, ten manik widny. Dobra, załadujemy, przestawimy się na dziurę. Zobaczę, ile tu pauzy mi wyjdzie, bym chciał pod załadunkiem tu pauzę wykręcić. Widzicie, tutaj sobie prawnie mogę wykręcić pauzę, bo... Ja tutaj nic nie robię przy załadunku, odpoczywam. A tutaj stoję ja. Kuźwa, taki wysoki jakbym był. Lecimy już autostradą z Rańca.
godzina 9.54. Nie, miałem dzisiaj zrobić 11, no ale niestety o 8.30 zadzwonił mój, znaczy tam taki gostek, co nam rozdziela robotę. I mówi: Maciek, a czemu ty nie jedziesz? Bo samochody mamy na GPS-ach, więc widział, że nie jadę. A mówię, że chciałem 11 zrobić, no później na koniec tygodnia mi zostaną same 11. Kiedy się chce szybciej do domu wracać, to zostaną same 11. Mówi: nie, Maciek, kurczę, no dzisiaj 9 zrób, trzeba jechać, bo tam będą pytać o towar w Pruszu, także lecę. Dzisiaj już mam, teraz mam 19 km, jest jeszcze 19-20 km do bramek mi zostało. I później z bramek to już jest praktycznie, to bramki są w Pruszczu, więc to praktycznie, no jakieś, no może 21 km do firmy mi zostało. To najpierw stanę pod firmą, będę sobie zrobić zakupy, bo jeszcze nie jadłem się na nie. A później będę popował ten nieszczęsny fosforan, kurde. I tak jak myślałem, że przyjadę, a tu będzie dupa, i tak właśnie jest. Jest dupa, bo przyjechałem i już tutaj stoję od godziny czasu. Od godziny? Zaraz wam powiem, od ilu stoję. No, 50 minut, kurczę. 50 minut już tutaj stoję, nie? A także zawsze tak jest. Jedź, bo tam czekają. Bo będą czekać. A w rzeczywistości no nic się nie dzieje. Byłem w sklepie, kupiłem sobie śniadanie i wpierdzielam teraz. Chociaż tyle jest dobrego w tym wszystkim. Stoję tutaj na takiej polnej drodze. Tutaj obok po prawej stronie mam firmę, po mojej prawej ręce. Ale teraz już czekam właśnie na telefon tutaj. Zobaczymy, ile to, ile polsko-angielska firma potrafi przytrzymać człowieka. Ciekawy jestem. Ej, słuchajcie, nic się kurde nie zmienia. Godzina 14 już. Także niepotrzebnie w ogóle się rano zrywałem, żeby tutaj jechać. Ale jakbym wystartował o 12, to by było dobrze, kurwa. Masakra jakaś, kurde, no jeszcze muszę liczyć jakieś 2,5 godziny na ten rozładunek tutaj. No i po 2 godzinach twoich, no to już nic nie załaduję i najprawdopodobniej będę jechał do domu, no. Chociaż tyle dobrze, że będę jechał do domu. Ale w środę, teraz w czwartek będę ładował jakiś wyjazd. W piątek zrzucę, w piątek załaduję, zanim wrócę to będzie już noc. Także wszystko się tak zaczyna pierdzielić, no. Miałem dentystę na piątek. Na 19.30. Raczej to mi chyba nie wypali. Siema. Mamy kolejny dzień. Dzisiaj jest czwartek. Czekam ciągle na załadunek. Miał być załadunek ekspresowy. Znaczy ekspresowy. Czekałem w domu na ładunek. Wczoraj przyjechałem tutaj na bazę. Czekałem, nockę byłem w domu i czekałem dzisiaj na potwierdzenie ładunku. Miałem być w gotowości. No i tak sobie czekam. Czekałem w domu, godzina miało być do 12, jest godzina za 10:01. Więc przyjechałem już na bazę, bo może coś wymyślą dla mnie. Bo coś czuję, że ten ładunek, który miał być dla mnie, coś się opóźnia, czyli pewnie wypadnie tutaj. Stoi Maniuś mój. O, jaka sraka, zobaczcie. Na szybie. Jakiś osrał, kurde, ten. No i tak, no i postanowiłem, że będę czekał na firmie, bo miałem być w gotowości i zaraz po telefonie miałem przyjechać, więc wolałem już być tutaj na miejscu, bo coraz mniej czasu zostaje. Zostaje do tego, że, znaczy, im dłużej nie wyjeżdżam, tym wiem, że później wrócę do domu. Także postanowiłem, że będę tutaj czekał, żeby szybciej stąd wystartować. A im szybciej stąd wystartuję, im szybciej się uwinę z załadunkiem, tym szybciej będę w domu. A i tak pewnie będę w piątek w nocy albo w sobotę rano nad ranem ze względu na zakazy wakacyjne, czyli od 18 do 22 w piątek
nie będę mógł jechać, także 4 godziny mi już odpadają, nie? Tak bym może był gdzieś na 22 w domu. A tak będę no, później, druga, trzecia, czwarta w sobotę. Także lipa, słuchajcie. No ale zobaczymy, nie ma co na razie panikować. Na razie czekam na ten ładunek, siedzę sobie tutaj. Chwilę poczekam pewnie. No słuchajcie, jest godzina za 3:19. Wyjechałem o 18:00. No, godzinę temu wyjechałem z Gdyni. Jestem teraz na autostradzie A1 w kierunku Torunia i lecę do miejscowości Kociołki Las. Tam mam zrzutkę na rano, także dzisiaj do nocy tam postaram się zajechać. Tak, tak. Teraz 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3. Na 3 gdzieś tam zajadę, także tak. I nie wiem, może od razu będę się zrzucał, zobaczę. Zobaczymy zresztą, jak to wyjdzie. Nie ma co panikować, bo to w transporcie to jak. Znaczy, bynajmniej tutaj w krajowym. Nie zaplanujesz tak dokładnie tego, co byś chciał. Także tutaj o, jesteśmy na autostradzie. Ale niemiecka autostrada. Można się poczuć jak w Niemczech. Oczywiście płacę za to. Znaczy, szef za to płaci do Torunia. Z Pruszcza Gdańskiego do Torunia. Płaci 71 zł plus jeszcze obwodnicą z Gdyni na Wiatolu, to jest też tam 15 zł w jedną stronę chyba, czy tam coś takiego za euro 3 czy tam euro 2, nawet nie wiem ile ten maniek tutaj ma. Także sobie naginamy i lecimy na Łódź, panie i panowie, panie i panowie, o chciałem powiedzieć panny i panie. Słuchajcie, właśnie wstałem i taka poranna przebieżka. Przebieżka, kurde. Słyszycie to? Kurwa, jak na złość, kurde, jak na złość nie chcą śpiewać. Ptaszki sobie ćwierkają. Ja czekam na rozładunek. Tam stoi mój Maniuś. A ja sobie jestem w lesie. Tutaj bardzo takie czyściutkie powietrze jest. Jestem już, zaraz będę właściwie za 20 minut będę się rozładowywał. I tutaj jest dobrze, słuchajcie, bo mam tutaj wysyp. Nie pompuję tutaj, tylko wysypuję tak jak wywrotką. To beczka też jeździ na wysypy, tak jak wywrotka. To właściwie jest beczko-wywrotka taka. Po prostu podnosi się beczkę, najpierw się uchyla dekiel, później się uchyla beczkę i tutaj musi małym tempem lecieć, więc tutaj się sypie z jakieś 2 godziny. Trochę lipa, bo jest piątek, ale to i tak jak na piątek, to i tak dobrze trafiłem na rozładunek. I uchyla się dosłownie tyle beczkę i sobie zlatuje do dziury. A ja w tym czasie mogę spać, czy zobaczę. Podstawię się, będzie sobie tam spadało, a ja sobie pójdę do lasu. Zobaczę się przejdę. Bo tam, w tą dziurę. Tam sobie zawsze. Jak tu zawsze przyjeżdżałem, to sobie łaziłem tutaj po lesie. Także tak. I tu sobie zostawię bekuna, żeby sobie leciało. I kurczę, sobie idę do lasu. To jest taki rozładunek. Samo się sypie tam. Siedzi koleś, który to sobie tam zwiększa lub zmniejsza tą dawkę i jest ok. No dobra, no co? To wszystko. Później najprawdopodobniej tutaj jadę na myjnię do Piotrkowa i biorę piasek z Tomaszowa, ale to jeszcze może ulec zmianie, także nie byłbym tego taki pewien. Na to się nie nastawiam. Okej. No i tak, słuchajcie. To jest życie takie, to można mieć rozładunki, kurna. Moja beczka się sypie sama tam na tym. Znaczy jest gostek, który tego pilnuje.
Kurwa, tylko wszystko fajnie, gdyby nie te muchy pierdzielone. A ja, kawka i spacerek po lesie. I patrzcie, tutaj mój Maniuś się rozładowuje sam. Ja już wracam. Komary mnie pocięły. No. Tutaj jednego rozwaliłem, kurna. I tutaj mój Maniuś za płotem się rozładowuje sam. No, a tak to tutaj wygląda, słuchajcie. Maniuś w dziupli sobie stoi i tam zlatuje sobie do dziury. Trochę jest, widzicie, lipa z podnoszeniem beczki. Tutaj taki daszek zrobili i nie można mocniej podnieść beczki. Ale tam powoli sobie zlatuje, co od czasu do czasu to... Teraz poszedł gdzieś gościu, który to rozładowuje, ale czas od czasu to najwyżej podejdę i stuknę w beczkę młotkiem gumowym i to sobie zlatuje. Skorzystam z okazji, że jestem na myjce i pokażę wam, jak jest w beczce. Już wchodzi się tutaj tym włazem. Na razie sobie ściągnę. Tylko strasznie ciężko mówi się w tej beczce. Nie wiem, czy coś zrozumiecie, bo jest straszne echo tutaj. No i tak właśnie wygląda beczka. Tutaj jest pierwszy dekiel i tam tego, no tak jak w tunelu jakimś, nie? I tu właśnie widzicie, wiązłem sodę i o, tutaj jest taki kurczyk, kurz z tej sody i to trzeba wszystko ubić, bo tutaj do tego miejsca była soja, bo ja wysypywałem, więc no tutaj już, tutaj tak nie ma, ale tutaj zobaczcie, kurwa, mi się wypierdzieli. O, tutaj jest taki pełno kurz. Jest strasznie ciepło w tej beczce teraz, bo jest pełne słońce. O. Dobra, wychodzimy. Tak, czekamy w kolejce na mycie. Więc wychodzimy. Tutaj, o, tędy wylatuje towar tutaj. To jest taka. Dobrze, pustynica jest, teraz jest otwarta, widać. Można ją zamknąć. Dobra. Wychodzę. Już. Ej kurde, słuchajcie ludzie, kogo ja tutaj spotkałem na autostradzie? Sobie przymknę okno. Ja pierdzielę, mam tutaj, słuchajcie, gonię Rafała Dolibaba. Jaki zbieg okoliczności, lecę sobie od Łodzi autostradką od Strykowa w kierunku Poznania, no później odbijałem tutaj na jedynkę i właśnie doganiam białego Peugeota. Znaczy nie, najpierw biały Peugeot mnie wyprzedza, patrzę EZG, dzwonię, mówię, Rafał, ty jesteś w Polsce? No jestem, ale ja z kim rozmawiam? Ja mówię, Tkaczykowski, niemożliwe, to ja tu zjeżdżam. I teraz jedziemy na WOP w Głownie. Ja pierdzielę, jaki ten świat jest mały, słuchajcie. No ja pierdzielę, nie wierzę. Nie wierzę. Rafał tutaj kameruje. Ja pierdzielę. Masakra. Super, fajnie się udało. Zaraz będziemy tutaj stać i chwilkę pogadamy. No szok. No Rafał, Peugeot idzie, wiesz. Ja tylko zobacz, ile tutaj. I koniec. Niestety, Rafał. No toż to szok jakiś jest, kurda. Ja pierdzielę, nie wierzę, nie wierzę. Patrzcie, kogo ja tutaj mam. O ludzie, ale się jaram. Jest i on, Rafael. I pojechał Rafał, słuchajcie. Oj, bardzo miła niespodzianka. Żeśmy sobie trochę pogadali. Nie dużo, bo nie dużo. Słuchajcie, ale żeśmy sobie trochę pogadali. No masakrycznie
masakrycznie się jaram teraz, bo kurczę, już jechałem tutaj na parking i miałem stawać tutaj na parking, bo jest zakaz piątkowy od 18:22 i spotkałem na, to już chyba jest A2, która leci na Warszawę, spotkałem Rafała, no kurde, masakra. Boże, słuchajcie, jaki ten świat jest mały, także naprawdę niesamowity koniec tygodnia. Kurczę. Dobra, do następnego ujęcia. Za późno wyciągnąłem kamerę, ale ten gościu, który tutaj stoi tym czerwonym samochodem, zeszczał się tutaj w tym miejscu, na trawniku. A teraz patrzcie, ile ma do kibla. I tu jest kurde kibel. A on tu się zeszczał, o tutaj, teraz wam pokażę, gdzie mój palec, tu. Tu się zeszczał, a do kibla ma, ja wiem, z 50 metrów. Nie, z 40 metrów ma. Patrzcie, nawet go obejmuję aparatem. Świat. Później powiedzą, że kierowcy szczają na ten, na parkingi, nie? Właśnie wpierdzielam pieczarki sobie. Kupiłem sobie ostatnio pieczarki, wpierdzielam w occie. Także tak. Siema! Właśnie zakończyłem swój kurs. Jest sobota. Godzina 10:14. Jadę właśnie tutaj do rodzinnego miasta. Patrzcie, co tam się dzieje, kurna. Dostegnę jeszcze 20 km. A ja tutaj widzę korka co najmniej na 10 km z każdej strony. Elegancko. Ja kończę trasę i też praktycznie jadę nad morze do teściów, których serdecznie pozdrawiam. Tylko jeszcze tutaj kilka spraw w rodzinnym mieście załatwię, korzystając z soboty i leżing, plażing mobile. Trzymajcie się i do następnego filmu.